Cześć, tu Karolina. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moje kartki wielkanocne, które właśnie już prawie skończyłam. Jeszcze mi trochę tekturek zostało, więc może coś tam jeszcze zrobię. Ale tak, pierwsza kartka z takim barankiem z wycinanki, znaczy z wykrojników. Konwalię w bazie. Konwalię tutaj sama malowałam. Kwiatuszki też. No i kropelki, enamelki z fabryki dekoru. To jest jedno. A tutaj tekturki z i-Kropki. Tutaj żonkile też sama malowałam markerami i tutaj też z fabryki dekoru. No i taki wianuszek. Tutaj takie wykrojniki, to jest stempel z Nellie's Choice, o właśnie. I tutaj króliczki są kilkukrotnie, chyba 4 razy je wycinałam. I tutaj też jest takie podklejone na tekturce. Tutaj też tekturki z i-Kropki wyembosowane, enemelki, tutaj tak w całości. Tutaj są papiery z galerii papieru. Tutaj tak samo, galeria papieru. Na kalce odbite, tak jak Asia właśnie odbija listki, tak ja sobie pomyślałam, że tutaj to wykorzystam właśnie z tą wyembosowane na biało z tym stemplem właśnie. I tak, tutaj jeszcze jest taki króliczek i tutaj jest jeszcze coś takiego. Też tekturki z i-Kropki, tutaj wyembosowane na biało, tutaj na złoto, bo ten biały tutaj, widzicie, on jest taki chropowaty i ja nie wiem, no to jest z tego wow albo wow. I on właśnie zawsze mi zostawia takie jakby grudki. No nie wiem, na szczęście się już prawie kończy dzięki tym kartkom, bo tutaj jest dosyć tego dużo wyembosowanego, więc będę mogła sobie kupić nowy nareszcie. I to jest jedna część. Druga część to jest taka też właśnie ze stemplem z Agaterii, też sama kolorowałam. Tu są jajeczka, które dostałam od Asi na wymiance i też je pokolorowałam markerami, żeby były kolorowe, kropki mgiełkami i tak właśnie sobie wymyśliłam. To jest w ogóle inspiracja od Laserowelowe, tylko oni tam jakoś to inaczej robili i ja to sobie tak zmieniłam. Znaczy głównie odgapiłam te spryskania i to rozdarcie papieru, a resztę tutaj nie wiem jak tam było, ale właśnie bardzo mi się to spodobało i właśnie miałam te kolorowe mgiełki i pomyślałam, że to będzie idealne do kartek właśnie świątecznych. Tutaj jest taka, też tutaj są jajka od Asi właśnie, które dostałam. Tekturka tu aleluja z i-Kropki. Tutaj też baranek też z i-Kropki i też właśnie sobie pomyślałam, że jak ten króliczek jest taki jakby opryskany, to tego też tak tutaj zrobiłam. I podobnie tutaj też taki malutki baranek i bazie, tak jakby właśnie jest spryskano farbą. Mi się to podoba. Bardzo fajne właśnie to jest to z tymi mgiełkami, bardzo mi się to podoba. I tutaj takie dwie kolejne i tutaj już w ogóle poleciałam z moją inwencją twórczą i zrobiłam tak jakby właśnie kapło po prostu farby oblane takie strasznie i tak nie, mi się podoba. I to jest druga część i trzecia część to są oczywiście shakery. i tutaj są takie. One miały być identyczne w tę samą stronę zrobione, tak jak ten tutaj, ale oczywiście nie popatrzyłam i przykleiłam to w drugą stronę. No i tak musiałam wybrnąć jakoś. Więc tak, i tutaj są w środku takie jakby kwiatuszki. Miałam do paznokci coś takiego i zużyłam to tutaj. Takie dwa shapery i jeszcze dwa takie. No i te są już... Aha, te są... Wszystkie miały mieć takie serduszko tutaj. No ale... skleroza nie boli, więc są takie. I właśnie trochę bałam się tego brokatu zielonego. No jakoś te święta mi się nie kojarzą zbytnio z brokatem. No ale ten zielony właśnie jest bardzo fajny tutaj. Z fabryki dekoru też ta farbka. Więc zaryzykowałam i jak zaschło, mi się bardzo podoba, jak to wygląda. Tak. Więc tak, i tutaj też są właśnie te kwiatki w środku. I to jest właśnie trzecia część moich kartek. Na pewno jeszcze coś powstanie, bo mam właśnie jeszcze tekturki, mam tutaj jeszcze naszykowane, powycinane już troszkę zajączków. A tutaj jest jeszcze taka kartka, wam chciałam też pokazać na szybko, na urodziny. Moja mama chciała, więc i zrobiłam. I tutaj są takie, to są takie papiery z Carfura, takie bloki kreatywne. I ja to kiedyś dorwałam, jeszcze jak właśnie tak na początku mojej przygody, i to tak leżały takie ścinki po prostu i takie paski 10 chyba czy 7 centymetrowe mi zostały i chciałam to zużyć. I tak, to jest taka koronka, jedna biała, druga beżowa. Kwiatki powycinałam z tego, co mi zostało, i zrobiłam brokatowe środki. Także tak to wygląda. Na razie to tyle. Myślę, że jeszcze dogram, jak zrobię tą resztę. Na razie. Cześć, tu Karolina. Chciałam wam pokazać resztę kartek świątecznych, które zrobiłam. One są już praktycznie identyczne, tylko ta jest taka trochę inna. To jest taka moja inwencja twórcza już. Więc tutaj wykorzystałam po prostu takie małe skrawki już właśnie na te króliczki i na te kółeczka, żeby po prostu zużyć. Zresztą w tamtych kartkach też bardzo, bardzo dużo skrawek takich wykorzystałam, takich pasków 10 cm chyba. No i tak to wygląda. No już potem po prostu sobie wymyślałam z tymi enemelkami, jak chciałam po prostu. Takie proste, w miarę szybkie karteczki. Tutaj dałam jeszcze te żonkwile wszędzie, żeby były takie bardziej żywe, z żywszym kolorem. I to tyle. I raczej już nie będę robić. No chyba, że mnie jeszcze znajdzie, ale to tyle. Dzięki, pa!